Witam Was bardzo serdecznie, szanowni kanałowi, to jest kolejny odcinek symulatora maszyna. Dzisiaj kontynuujemy naszą jazdę do Turowa, a następnie będziemy wracać do Sandomierza. Aktualna prędkość szlakowa wynosi 140 km na godzinę. No mi się udało trochę nadgonić ten rozpływ, ale kiepsko, bo i tak 2 minuty opóźnień. Nawet drzwi. Szkoda, że nie widać to, jak ci pasażerowie wsiadają do tego pociągu. Ja się zmieściłem w peronie chociaż. Tyle tu drogi. No, tu trochę wyjechałem. 3344, gotów. Dobra, zamykać. Lecimy. Fajnie z zewnątrz taki odjazd wygląda.
A, z tymi telefonami to wykańczam. No bo cały czas jesteśmy 2 minuty później, ja tego nie rozumiem. Prędkość rozkładową mam 120, ale 140 to ja mogę maksymalnie jechać na szlaku. Znaczy już teraz nie będę mógł, bo teraz będę mógł tylko 120. A tam jest tylko na tamtym odcinku małym. Najedzie na pana spalinówka i przyciągnie pan, opuści pan to ze. A to jest najmniej stówka. Jest na samochodzie wjazdowym pokazane. Ale tylko tu przez pina. Przez wyjazd teren. Te klawisze tu nie działają w ogóle na tym. Fajnie by było dość po kilka stron. Główka ma być. Do 80 ma być, to nie ma to tutaj.
Przyspieszę nie na bardzo. Mam gdzie zahamować. Cały czas minuta opóźnienia co najmniej. Aż tak daleko wyjechałem. Nie wiedziałem, że ten pociąg ma aż tak ciepło w hamulc. Chociaż da hamówkę zrobiła. Nie powiem. 3344 gotów. Półtorej minuty do... No, było opóźnienia. Następna stacja to już będzie Turów. I potem jazda powrotna. Następny samochód wskazuje swój numer 1, stój. BW-177-640 do 3D. Jestem, jest BW-177.
21-101. Sferika w Chotomowie, wiosna zastępczy będzie. Najbardziej najnagrobiłem prawie ten raz. Nie, cały czas minutka opuścić. Odjęliśmy trochę pasażerów. Tam tych trzech na mnie. I prawe drzwi otwórzmy. Dobra, pantografa pójść. Zmiana kabiny. Pociąg Regio. Przewozy regionalne do Sandomierza. Podjedzie z toru przy peronie 3. Planowy odjazd pociągu godzina 6:43. Nie, jeszcze tak szybko to nie odjedzie, jak już gdzieś to trzy. Powrotem pięciu. Ale cały czas załączony się nie rozłączy. A tak blizdawka jest cisza. Mam raczej widzę tutaj tylko już to niektóre są otwierane, na tym komputerach to też zresztą to widać. Tylko te są to otwarte, a te są zamknięte. Dobrze, więc także po mnie przedłużać, ja tu zrobię cięcie i wy już będziecie mieli czas od razu podjazdu pociągu. Więc wracam już do was ponownie, dla was po jedno milisekundowej przerwie, albo może po dwóch milisekundach, nie wiem jak to dokładnie wygląda, jeśli chodzi o te nagrania. No ale jestem już, jak widzicie, 6:42:59, a czas zatrzymałem. Czyli
aktualnie powinniśmy mieć odjazd, ale oczywiście po jest czerwony. Jakiś tower wjeżdża. Ogólnie podczas tego tutaj jeszcze jakiś tower wjechał. 5 gotów. Gotów. Drzwi, że zamykamy, progi się chowają. Pociąg rusza. No i od razu mam z maksymalną dozwoloną prędkością, czyli 60 na godzinę w tym przypadku. Ciekaw jestem, czy ten pociąg... A. Ten pociąg niby z fantomzioków pojedzie, ale ja już wiem czemu. Czekajcie, że kiedyś się zapomniał sobie tego zmienić. Ja mam włączony... No. Zasilanie pantografów tylko pod siecią tradycyjną. Miałem odznaczoną na mapie, dobrze. No to cóż, no to poradzić. Ja 40, bo jakieś remonty to podobno robię. Odkąd jest to 40? Jest jazda bezprądowa, jakieś jazdy bezprądowe i tutaj dopiero odkąd jest. Jeszcze kawałek. No i tu jazda bez. To jest 40. No i pięknie. Że z prędkością ograniczamy. Tu. Ja ciadę tą tłówką. Następnie wskazuję, powinno jest jeden stoi jeszcze.
Będziesz przestaje wskazywać, nie? Będziesz mogę tam jechać. No ja tu mam już do 60, tam bo to jeszcze jest ograniczenie. Nie wiem, prawie punktualnie. Dobra, ale reszta jazdy w następnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się na razie na i zobaczę na razie, cześć.